ziemi, którą zacieniają skrzydła ziemi leżącej za rzekami Etiopii, która wysyła posłów przez morza w łodziach, z sitowia po wodach, mówiąc: idźcie prędcy posłańcy do narodu rozszarpanego i splądrowanego, do ludu, który budzi grozę, odkąd istnieje, do narodu zdeptanego, do szczętu, którego ziemię rozrywają rzeki. Wszyscy mieszkańcy świata i osiedleńcy ziemi, zobaczycie, jak sztandar zostanie wzniesiony na górach, i usłyszycie, gdy zadmą w trąby. Tak bowiem mówi Pan do mnie: będę spokojny i będę przypatrywać się z mojego przybytku, jak pogodne ciepło po deszczu, jak obok rosy upalne żniwo. Bo przed żniwem, gdy puszczą pączki, a kwiat wyda dojrzewające cierpkie grono, wtedy obetnie gałązki nożami i gałęzie usunie i obetnie. Będą pozostawione wszystkie razem ptakom górskim, zwierzętom polnym. Ptaki spędzą na nich lato, a wszystkie zwierzęta polne na nich przezimują. W tym czasie będzie przyniesiony dar Panu zastępu od ludu rozszarpanego i splądrowanego, od ludu budzącego grozę, odkąd istnieje aż do dziś, od narodu do szczętu zdeptanego, którego ziemię rozrywały rzeki, na miejsce imienia Pana zastępów, na górę Syjon, na górę Syjon.